Cały czas kochamy Bałtyk. Inaczej na przykład niż Anglicy, którzy się odwrócili od swoich mórz, latają na Morze Południowe. To zwykle jest ten element Zatoki Gdańskiej z Półwyspem Helskim, z tej prostej linii północnej granicy Polski, wyodrębniony, który pokazuje, że to nie jest jednak kwadrat. I to jest coś, co czyni z nas coś specyficznego, z nas jako Polski tak naprawdę. Mówimy o mapie, o prostej, uproszczonej mapie. Albo zrobimy kwadrat, albo zrobimy uproszczony kwadrat z mniej czy bardziej uproszczonym wypustkiem helskim i z fragmentem Zatoki. Oh, j'ai encore 15 minutes, donc on peut parler encore 15 minutes si vous voulez. En fait, le plus facile d'aller à Paris, c'est via Munich avec la compagnie Lufthansa. Dziś aktorka filmowa, tancerka i w końcu także pisarka pracuje nad swoją pierwszą prozą i w zanadrzu ma dwie kolejne. Gdy miała 9 lat, jeszcze jako uczennica gdańskiej baletówki, napisała w swoim pamiętniku: muszę stąd wyjechać. I już jako 17-latka opuściła Polskę, bo jak mówiła, w tym kraju nie uczyli sukcesu, a nawet gardzili sukcesem, a ją zawsze irytowała inercja, bierność i brak adrenaliny. To nie Moulin Rouge przy placu Pigalle, to jest Lido przy Champs-Élysées. Istotna różnica. Pierwszy kanał francuskiej telewizji zrobił o niej reportaż. Ta blondyna zaczęła tańczyć w wieku 9 lat i jako nastolatka wyjechała z Polski na studia artystyczne do Austrii. Później tancerka klasyczna odkrywa jednak rewię, która ją uwiedzie i oczaruje. Francuska telewizja podsumowuje: ze swoim doświadczeniem, gibkością, plastyką ciała, ona jest dzisiaj najlepszą tancerką francuskiej rewii. O takich recenzjach mogły tylko pomarzyć inne solistki, jej koleżanki z Anglii czy Francji. La vedette, diva albo bogini, tak mówi o niej francuska telewizja. Je me sens tout à fait française que polonaise. Ça fait que depuis quelques mois que je suis française, mais je suis surtout une polonaise. Ça paraît bizarre, mais j'ai une grande amour pour ces deux pays. Na gdańskim lotnisku czeka na powrotny lot do Paryża. Myślami jest przy jutrzejszym spektaklu. Tu postanowiła, że zdejmie na moment wysokie obcasy, założy trampki i strój sportowy i pojedzie na sam początek Polski. Po wielu latach Aleksandra Kędzierska z sentymentem wraca na Hel, zbudowana tym, co widziała za oknem. Bo tu zobaczyła całkiem inną Polskę niż tą, jaką zapamiętała z dzieciństwa. A my pomyśleliśmy, czemu by nie spojrzeć na Hel i całą naszą metropolię okiem właśnie Aleksandry Kędzierskiej. Dziewczyny, która jest stąd, a zarazem ciągle ma dystans. Jest to Pomeranka, jedyna zachowana, oryginalna łódź. Pod koniec XIX wieku taka łódź została wyrzucona z załogą, która sztormowała w okolicach Ostrowa i Kaszubi odpatrzyli konstrukcję, wybudowali na wzór takiej łodzi i oni później wypływali tą łodzią do 60 km w głąb pełnego morza. Hel to był kiedyś taka wieża Babel. Tutaj przypływali rybacy z różnych stron Europy, między innymi Duńczycy, Niemcy, Szwedzi i wykorzystywali helski port, helskie miejsce do połowów śledzia i ten śledź spowodował, że Hel był bardzo bogatym miastem. Hel był miastem na wkroś rybackim i tutaj był handel powiązany właśnie z krzyżakami, a później z Gdańskiem, bo po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku Hel został przekazany Gdańskowi. Teraz przybywają tu także Francuzi, a nawet francuski. Sorry, ale jest wiatr, ja nie mogę oddechu złapać. Tu jest cała Europa, przypływają swoimi jachtami, przyjeżdżają drogami, przylatują małymi samolotami i są zachwyceni. Są zachwyceni tym, co tu widzą. Przecież 90% terenu Helu to jest przyroda. To są lasy, to są wydmy, to są piaski, także mamy się czym pochwalić, nie mamy się czego wstydzić, a jeszcze sam fakt, że rezydencja prezydenta znajduje się w Helu, podkreślam, w Helu, no, w jakiś sposób podkreśla znaczenie tego miejsca na mapie Polski i Europy. Zachwyceni tym wszystkim, co widzą,
jednak grupy obcojęzyczne niemieckie. To chyba taka przewaga, chociaż i Anglików, Francuzów słyszymy bardzo często, a wiemy też, że są tu turyści ze Stanów, ogólnie z całej Europy, z całego świata tak naprawdę. Również znani nam Japończycy czy Chińczycy. A z Polski? Myślę, że Warszawa to głównie, ale w tej chwili coraz częściej Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, no tak naprawdę tu w Helu to jest zlot wszystkich ludzi z całego świata. Tymczasem Ola jest poruszona cywilizacyjnym skokiem, którego dokonał Hel, a wraz z Helem cała gdańska metropolia. Hel to miasto, które zupełnie niedawno wstąpiło do gdańskiego obszaru metropolitalnego. Widziałem reakcję prezydenta Adamowicza, który bardzo się cieszył, że Hel się zadeklarował i przystąpił do KOM-u. My jesteśmy, wbrew pozorom, że dzieli nas 100 kilometrów, ale w linii przez Zatokę jest to odległość nieduża, no 40 kilometrów i mamy z sobą stałe połączenie. Metropolia przyciąga bowiem Hel, a Hel przyciąga metropolię. To jest reakcja zwrotna, a ściślej interakcja. Fokarium przerosło nasze oczekiwania. Mamy z tym problem. To jest prawie 500 000 odwiedzających. My mamy lepsze frekwencje niż stadiony piłkarskie. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Paryż jest takim miastem bardzo, my byśmy powiedzieli, superficiel, czyli takim, jakby to powiedzieć, na pokaz. Lido nie daje tych emocji, daje na początku, ponieważ to jest no, wielki świat, show business. Te wspaniałe kostiumy, które kosztują 20 tysięcy euro każdy, ci niesamowici ludzie, którzy z nami pracują. Ale nie da nam się wytrzymać długo, ponieważ codziennie niestety jest ten sam spektakl. I no i ja dlatego odeszłam, bo chciałam robić coś innego, coś bardziej ciekawszego. Dzisiaj mam status artystki, który dostaje się po 5 latach, jeżeli rzeczywiście się pracuje w odpowiednim czasie i z odpowiednimi ludźmi. I ten status daje mi taką pozycję bardzo dobrą w Paryżu i też i finansową także, dlatego też mogłam kupić sobie mieszkanie tutaj w Sopocie i teraz mogę częściej tutaj przylatywać. Ola bardzo chce poznać tego słynnego profesora z Helu, uprawiającego naukę, która nie zna granic i poznaje. My tutaj z Trójmiasta łatwo się dogadamy z Hamburczykiem, z człowiekiem z Rostoku, z Petersburga, z Tallina, z Halchinek, ze Szwecji. Teraz mamy problemy z dogadaniem się z południem Polski. Moi znajomi z zagranicy rozpoznają w ogóle Polskę po Helu. Nie szukają na mapie Warszawy, Poznania, Krakowa. Oni widzą ogon Rzeczpospolitej i tu chcą przyjechać, tak? A Hel to klucz do Trójmiasta przecież. Tak było w historii i tak jest dzisiaj. Każdy, kto popatrzy na mapę Polski, zastanawia się, a co tam jest na końcu? Chodzi o to, żeby w Helu był raj. Byłem zaskoczony właśnie na pomostach, w których stoimy. Niedawno wpłynęło do nas takie podanie z prośbą o to, żeby można było tutaj właśnie, w Parku Wydmowym, wziąć ślub. Zaskoczenie dla mnie kulturowe, wysokiej rangi, ale jednocześnie podbudowujące, żeśmy zrobili coś, co jest ważne, co dla ludzi będzie ważne w życiu. Sądzę, że tych odniesień takich jest coraz więcej. Ludzie chcą uciekać od uniformizmu, szukają oryginalności, bo każdy z nas jest jakoś oryginalny, samoistny, tak? I chce kreować to życie możliwie jak najbardziej kolorowo. Kolorowo i fenomenalnie dla osoby, która tańczy nie tylko w najlepszej na świecie paryskiej rewi, ale także w Chinach i w Libanie, w Macao, Afryce, USA, Karaibach, Malezji czy Tunezji. Tu wielkim odkryciem okazują się dla niej w Helu Kaszubi. Oni bowiem realizują przecież w praktyce jej życiową pasję. Zachować własne piętno, indywidualną tożsamość i nie rozpuścić się w uniwersalizmie świata. Tu nie jest kunst, tu jest pociąg przedciły. Tu są Polska zacinę, tu są Kaszubi, tu bele Kaszubi w jedno, są abdu. Bo my musimy o to dbać, żeby bele. Bo to jest ciężko teraz to wszystko uchować, bo świat idzie derch naprzód. Tu bele rebece, tu są rebece, niewiele ich je, ale derch są. Wiele tradycji kasiepskich, rebaczcich, co to wszystko i do przekazani.
Ja myślę, że to trzeba zacienać to przekazywanie już od nemluciłe. Ja mojej córce sprawiła pierwszy strój, ona tu i bywa w chęci. Ona już znaje ten part i ona tu lubi być. Mała Antosia, dziś ubrana w sukienkę z siedmiokolorowym haftem, być może pójdzie kiedyś śladem Aleksandry, podbije świat, a potem wróci na Hel z nowym bagażem doświadczeń. Ten kontur Polski przypomina mi troszeczkę ocean ze swoimi skarbami i ze swoim zabawnym jęzorkiem, Helem. Nad Bałtyk wracam bardzo chętnie, ponieważ mam tutaj mamę, tatę, brata i byłam w szkole baletowej razem z Izabelą Sokołowską. Ja wyjechałam pierwsza, ona 2 lata po mnie. Ostatnio bardzo miło właśnie zaskoczyło mnie zaproszenie, które dostałam od prezydenta miasta Gdańsk na Światowy Zjazd Gdańszczan. Nie było mnie tyle czasu i to jest jednak wspaniała impreza, więc myślę, że przylecę. Mamy przepiękną plażę na całym odcinku metropolii, praktycznie całym odcinku metropolii. Jest to niesłychany walor rekreacyjny spędzenia czasu wolnego. Nawet jeśli nie korzystamy z tej plaży, sama świadomość, że możemy w ciągu 15 minut dojechać na plażę, prawie wszyscy, może pół godziny najwyżej, możemy spokojnie dojechać na dowolną plażę i możemy tam być. To jest taki potencjał, nawet jeśli jest niewykorzystywany, jest mega, mega ważne kulturowo. Dodatkowo też są takie badania psychologiczne, że otwarte horyzonty, to co lubimy w górach, otwarte horyzonty, gdzie wspinamy się na szczyty gór i patrzymy ze szczytów gór daleko, tak samo możemy ujrzeć horyzont na plaży. W przypadku naszej metropolii prawie każdy mieszkaniec, jak mówiłem, ma bardzo blisko, żeby zobaczyć horyzont w odległości dziesiątek kilometrów. Ja wierzę, że to pomaga. Być może pomaga nam to zbalansować się inaczej, może się relaksujemy. Dla mieszkańców wielu innych miast zobaczyć horyzont, mieszkaniec Łodzi, Poznania, Krakowa, żeby zobaczyć, musi się wspiąć na bardzo wysoką wieżę, a najczęściej tego horyzontu nie widzi wcale. Il faut voyager parce que ça nous donne une espèce de liberté, d'une force. On a plus peur de rien, on a envie de partager les choses, de s'amuser avec les autres personnes. Et on est tout simplement libre, on n'a plus peur de rien.